Witajcie moi kochani w naszym nowym studiu piłkarskim. Jak sami widzicie, do perfekcji wizualnej oraz technicznej jeszcze nam sporo brakuje, natomiast z każdym kolejnym odcinkiem zrobię wszystko co w mojej mocy, aby ta jakość merytoryczna, wizualna oraz techniczna była na jak największym poziomie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aspekcie mentalnym, jakże ważnym w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o rozwój młodego profesjonalisty. Możemy wyróżnić trzy główne aspekty. Jest to zdrowe odżywianie, rozwój mentalny, a także umiejętności czysto piłkarskie. Ten filmik będzie, powiedzmy, zapowiedzią do kolejnych produkcji. Postawię w tym momencie na całkowitą naturalność. Mam tutaj wydrukowaną kartkę, na której mam wszystko zapisane. Nie będę niczego montował, niczego docinał. Będę po prostu, mówiąc kolokwialnie, jechał na spontanie. Na początku przytoczę genialnego zawodnika, który jeszcze niedawno biegał po europejskich stadionach, boiskach. Andrea Pirlo powiedział kiedyś: w piłkę nożną gra się głową, twoje stopy są tylko narzędziem. Moim zdaniem jest to idealne przytoczenie, czy też nawiązanie do naszego dzisiejszego tematu. Słuchajcie, dlaczego ja o tym wspominam? Ponieważ wcześniej, jako młody chłopak, praktycznie miałem autostradę ku temu, żeby zostać profesjonalistą. Dlaczego się nie udało? Ponieważ mój aspekt mentalny był na dramatycznie niskim, wręcz zerowym poziomie. Dlatego nie udało mi się zrobić kariery piłkarskiej, nie udało mi się zagrać na szczeblu centralnym, mimo że miałem ku temu wiele, wiele okazji. Dlatego w tym materiale przedstawię Wam wszystkie błędy, czy też instrukcje, porady, których musicie unikać lub stosować się do nich, aby ten aspekt mentalny w Waszym życiu, czy w Waszym życiu piłkarskim przede wszystkim, był odwzorowany idealnie, żeby ten aspekt mentalny był na wysokim poziomie. Pierwszy punkt: samokrytyka, samoocena, zmiana siebie samego, wyciąganie wniosków z błędów i porażek. To Wy jako zawodnicy musicie zaczynać od siebie. Po każdym spotkaniu musicie spojrzeć sobie głęboko w lustro i zapytać się samego siebie, czy faktycznie zrobiłem wszystko na boisku ja, żeby wygrać, czy co zrobiła źle moja drużyna, co ja źle zrobiłem, że przegraliśmy, co zrobiłem dobrze, w którym kierunku mam iść. Przede wszystkim samoocena, samokrytyka, nie patrzenie na sędziego, na pogodę, na inne jakieś kwestie, na inne czynniki, które spowodowały porażkę. Wy musicie zaczynać przede wszystkim od siebie. Druga kwestia: otwartość, komunikacja na boisku, bycie tak zwanym ekstrawertykiem. Niestety w dzisiejszych czasach karierę robią przede wszystkim zawodnicy przebojowi. Bądźcie otwarci, komunikatywni na testach piłkarskich, na treningach. Mówcie do swoich partnerów: zagraj do mnie. Bądźcie cały czas w grze, tak zwanej w cudzysłowie, zarówno poza boiskiem, jak i w trakcie meczów, treningów, testów piłkarskich. Nieodpowiednie towarzystwo, otaczanie się wśród osób ambitnych. Kolejny cytat, który można przytoczyć: z kim przestajesz, takim się stajesz. Niestety, moi kochani, ten cytat stereotypowy dosyć ma swoje zastosowanie w kręgu piłkarskim. Jeżeli masz towarzystwo takie, które woli łatwą rozrywkę, imprezy, używki, niestety wśród takich ludzi nie uda Ci się zostać profesjonalistą. Musisz szukać wzorców, musisz czerpać wzorce z trenerów o znanym nazwisku, czerpać wzorce wśród rodziców, wśród osób takich, które będą Ciebie cały czas motywować, ciągnąć do przodu. Systematyczność. Tutaj nie trzeba nic więcej mówić. Trzymanie tego rygoru od poniedziałku do niedzieli, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Wyznaczanie sobie celu. Jeżeli jesteś juniorem młodszym, masz 16 lat, wyznacz sobie cel za rok grę w juniorze starszym jako 17-latek w starszej grupie rocznikowej. Za 2 lata wyznacz sobie cel treningi z grupą seniorską. Natomiast za 3 lata postaw sobie jako główny cel na przykład grę już systematyczną w pierwszym zespole. Realizuj swoje cele, wyznaczaj sobie cele tak, aby przechodzić z punktu A do punktu B systematycznie i mieć cały czas sens ku temu, żeby się rozwijać.
Kolejna kwestia, odpowiednia równowaga psychiczna. Oprócz tych siermiężnych treningów trzeba też szukać równowagi. Czasami kilka dni nie trenujcie, poświęćcie go na spędzeniu czasu ze znajomymi, z rodziną, na regenerację, na wyjazd gdzieś, na krótki jakiś weekend, aby całkowicie odpocząć od dzisiejszego zwariowanego życia. Nauka teorii, czytanie książek, nabywanie wiedzy, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o rozwój młodego profesjonalisty. Kup sobie książkę, dokształcaj się teoretycznie, kupuj sobie jakieś kursy online'owe. Piłka nożna to nie tylko praktyka, ale piłka nożna to przede wszystkim również teoria. Kolejna kwestia, umiejętność inwestowania w siebie, bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o młodych zawodników. Słuchajcie, jeżeli macie na przykład do rozdysponowania 1000 zł, nie wydawajcie na konsolę, na gry, na jakąś prostą rozrywkę. Przydzielcie sobie 30%, 50% budżetu na jakiś właśnie kurs, na książkę. Inwestujcie w samego siebie, ponieważ jest to najlepsza inwestycja na świecie. I ostatni punkt, wsparcie najbliższych osób. Słuchajcie, bez wsparcia najbliższych osób, rodziców, nie wiem, rodzeństwa, dziewczyny, nie dacie rady ciągnąć tego wózka przez siebie samego. Musicie mieć osoby, które w trudnych sytuacjach Wam pomogą, ponieważ Wasza kariera niestety w 99% będzie składać się z samych porażek. Oprócz tego gorąco zapraszam do współpracy z moją skromną osobą na wielu płaszczyznach. Jestem informatykiem, ja osobiście jestem informatykiem, który projektuje nowoczesne strony internetowe. Jeżeli jesteś moim potencjalnym klientem, zgłoś się do mnie. Jeżeli jesteś programistą, informatykiem, który chce współpracować, widzi jakąś szansę współpracy, jak najbardziej skontaktuj się z nami. Oprócz tego agencja jest również właścicielem prężnie rozwijającej się organizacji e-sportowej. Jeżeli jesteś graczem, prowadzisz ciekawą, ambitną, progresywną ligę, zgłoś się także do nas, do naszej agencji, czy do mnie osobiście. Również chciałbym wspomnieć o pewnej kwestii związanej z promocją. Pewnie doskonale, pewnie jakby sami nienawidzicie tego, jak ktoś Was prosi, czy błaga o lajki, czy o subskrypcję. Moi kochani, ja gorąco zachęcam Was do pozostawienia jakiejś pozytywnej reakcji, która utwierdzi mnie w przekonaniu, że to, co robię, że ta ciężka praca ma faktycznie sens. Dzięki Waszym, mam nadzieję, pozytywnym reakcjom będzie dalsza kontynuacja kanału, będą tutaj powielane, czy też diagnozowane wiele problemów dotyczących właśnie dzisiejszej piłki nożnej. I na sam koniec oczywiście chciałbym także wspomnieć o zajawce, o naszym kolejnym materiale. W kolejnym odcinku skupimy się na Waszych regulacjach prawnych, na tym, co zawodnik może, co to jest klub piłkarski, jaki podmiot prawny to jest klub piłkarski, co Wy jako zawodnicy możecie robić, czego nie możecie robić, jakie są Wasze przepisy, co to jest ekwiwalent, co musicie spełnić, żeby przejść do innego klubu. Najważniejsze wszystkie kwestie odnośnie regulacji prawnych. Moi kochani, w tych trudnych czasach życzę Wam dużo zdrowia, nie dajcie się zwariować, odłóżcie telewizor, kupcie sobie, zainwestujcie w siebie, kupcie sobie książkę, rozwijajcie siebie i pozostajemy w kontakcie. Mile widziane komentarze, opinie, pozostajemy w kontakcie. Cześć, cześć!